Dla finansowej edukacji. Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale postaram się omówić raczej sterze, stricte związane z kanałem i z przyszłością, też tematyką inwestycyjną. Ponieważ w ostatnim czasie wiele się działo, jeżeli chodzi o moje życie prywatne, biznesowe i po prostu pewne rzeczy należy wyjaśnić, żeby nie dochodziło do pewnych implikacji, pewnych problemów w przyszłości. Dlatego jeżeli ktoś nie jest zainteresowany stricte informacjami związanymi z kanałem czy nie ze współpracą ze mną, z rozmowami, z konsultacjami, to no ten materiał nie będzie dla niego. Więc tutaj proszę, od razu uprzedzam, że osoby tylko głównie zainteresowane jakąkolwiek przyszłą współpracą, rozmowami, czy no całym w ogóle kanałem i filmami, żeby pozostały przy tym materiale. Ostatnie kilka miesięcy były dla mnie akurat specyficzne, ponieważ zazębiły się dwa główne problemy. Jeden problem to jest problem zdrowotny, dopadła mnie jedna rzecz, która była kiedyś tam nierozwiązana w przeszłości. Związana ze zdrowiem, która utrudniła mi pracę, zminimalizowała moją wydajność, dlatego też Państwo, zapewne większość z Państwa nie otrzymywała wiadomości zwrotnych. Tutaj z góry też chciałbym przeprosić, jeżeli komuś miałem coś podesłać, proszę do mnie jeszcze raz napisać. Najlepiej na Skype'ie. Powinienem to od razu w najbliższym czasie podesłać, ponieważ ten stan mój zdrowia on się trochę unormował. I dodatkowo jeszcze tutaj był element biznesu, tak jak mówiłem, finansowa edukacja. Nie jest prowadzona tylko tutaj przeze mnie, więc ja tak naprawdę jakiś tam udział i swój wkład, i zysk, że tak powiem, że tak powiem z tego mam. Natomiast to nie jest mój główny biznes. Wbrew pozorom ciężko jest czegoś takiego zrobić biznes. Naprawdę trzeba mieć ogromną ilość. Osób, albo sprzedawać szkolenia za 6-7 tysięcy złotych, jak to robią niektóre jednostki, żeby ten biznes był w jakikolwiek sposób rentowny. Dlatego musiałem ograniczyć swój czas, który rzucałem w ten projekt, który to za chwilę trochę dłużej o nim opowiem. No, na rzecz mojego głównego biznesu. Wiele osób jest, pyta, co to jest za biznes. ten się zajmuję. Mam tak naprawdę dwa biznesy. Jeden polega na dostarczaniu pewnych informacji, analiz takich dłuższych dla firm, które świadczą usługi finansowe. Są to jedna to jest firma ze Szwajcarii, druga jest to firma ze Stanów Zjednoczonych. Są to takie pewnym rodzaju raporty, które około 250 stron, co kwartał wysyłam. Jest to pewne, pewien sposób, taka umowa, nazwijmy to zlecenie, umowa dzieło. Nie mogę dokładnie wyjawić, na czym polegają te raporty, ponieważ wiąże mi umowa z tymi instytucjami która zebrania mi przekazywanie informacji, ponieważ to są informacje poufne. Natomiast moja druga branża, którą się zajmuję, jest to zupełnie osobny podmiot, jeszcze na dodatek w innym państwie. Dwa podmioty są poza Polską. Jest to firma, która no, zajmuje się sprzedażą dóbr luksusowych, takich jak biżuteria, a zegarki, obrazy, numizmatyka. Tego typu branża w ostatnim czasie bardzo wystrzeliła, mało osób o tym wie, mało osób o tym mówi. I doszło do pewnych nieporozumień, mianowicie pewne osoby, które były zainteresowane produktami, no zakupiły je i okazało się, że tych produktów w rzeczywistości firma nie posiada. Nie jestem jedynym udziałowcem tej firmy, jestem głównym udziałowcem, no i po prostu musiałem przyjąć to na barki, więc połączyły mi się dwie implikacje w postaci stanu zdrowia i tej firmy, i musiałem też dużo jeździć i załatwiać pewne sprawy, które, no, których nigdy w historii nie miałem swojego biznesu, też wzrost. Wynikający z no, napływu kapitału. Ludzie oszaleli, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. Uważam, że trochę za bardzo się naczytali książek o hiperinflacji i dosłownie wszyscy kupują wszystko po każdej cenie. Te ceny można zwiększyć, jeżeli na przykład chodzi o biżuterię czy o niektóre zegarki luksusowe. Jeżeli Państwo posiadacie jakiś zegarek luksusowy, najlepiej zlimitowanej edycji, jakiejś stosunkowo dobrej marki, nie będę mówił dokładnie e, jakiej. E, no, wystarczy trochę na ten temat poczytać. Dużo osób uważa, że Rolex jest najdroższą marką, Jest to bzdura. Zachęcam każdą osobę do zastanowienia za się, zobaczenia, sprawdzenia marki Patek Filip. To są m.in. takie zegarki, które są w obrocie w mojej firmie. No i tam to zapotrzebowanie było ogromne, i zdobycie tego nie naruszając płynności firmy no było bardzo ciężkie, ponieważ były to duże zamówienia. I to dodatkowo wykończyło mnie, jeżeli chodzi o prowadzenie e, finansowej edukacji. Jeżeli chodzi o przyszłość finansowej edukacji, tak mówiłem, ja zapewne taki był początkowy plan, że będę w tym uczestniczył do listopada. Natomiast plany się zmieniły z tego powodu, że udało mi się znaleźć osobę, która mogłaby mnie zastąpić w tym jednym biznesie. E, więc będę to robił hobbystycznie, trochę dłużej. Tak jak powiedziałem, to jest zabawa hobbystyczna, inwestowanie to jest. Można powiedzieć, moja największa pasja, moje ulubione zajęcie, więc będę w stanie robić to trochę dłużej. Dodatkowo tutaj też to się skomputeryzowało, ponieważ ja materiały nagrywam na przyszłość z wyprzedzeniem. Niektóre wpisy na Twitterze również są dla mnie pisane. Ja zazwyczaj robię tak, że w jeden, dwa dni piszę 30, 40 tweetów i one są automatycznie przez automat rzucane na Twittera. się kogoś poroszę, czy e, robi to jakiś program bot. Który, który się tym zajmuje, więc yy, tak to wygląda, tak? Yy, myślę, że będzie dłużej związane z finansową edukacją. Fajnie to się zaczęło rozwijać, i dużo osób pyta, no w jakim celu, tak? Ja myślę, że finansowa edukacja w przyszłości może posłużyć niejako trampolina, nazwijmy to w sposób metaforyczny. Marketingowa przy otwieraniu kolejnego biznesu z, związanym z inwestycjami z, z funduszem inwestycyjnym. Nie mogę zdradzać szczegółów na razie. Więc myślę, że to jest jakaś wartość dodana, dlatego też te materiały będą się po pojawiać. No i dodatkowo jakieś projekty, które również będą powstawały. Oczywiście nie będą to szkolenia, zapewniam za 6-7 tysięcy złotych, ale jakieś prace typu strategii inwestycyjne mistrzów, która fajna praca wyszła, fajnie się to udało. Zrealizować większość feedbacków, informacji zwrotnych dotyczącej jakości pracy, była raczej pozytywna, jeżeli ktoś ma jakieś negatywne odczucia, zapraszam do kontaktu. Jest to dla mnie oczywiście każda, nawet negatywna informacja, dla mnie jest pozytywna i chciałbym usłyszeć informację zwrotną. Myślę, że w przyszłości pojawi się, w najbliższej przyszłości nawet, pojawi się praca, coś w celu takiego małego raportu, informacje z jakiejś kwartalnej, miesięcznej, coś w celu takiej gazety może. Dużo będzie bardzo, bardzo, większość materiałów będzie tak naprawdę zupełnie za darmo, więc tutaj zachęcam do śledzenia strony Finansowa Edukacja, która w najbliższym czasie również się zmieni, będzie bardziej zaawansowana. Jakieś tam po drodze oczywiście komplikacje techniczne b mogą być, ale w długim okresie czasu myślę, że Finansowa Edukacja będzie dużo lepszym projektem, który również będzie działał nie tylko w Polsce. Z całą pewnością myślę, że w przyszłości coś takiego się stanie. Tutaj oczywiście pewne osoby zostaną do tego zatrudnione. Sam nie dam rady, nie podołam tak dużemu wyzwaniu, więc być może w przyszłości będzie, będzie coś z tego, jakiś, większo, jakiś większy projekt. Natomiast no warto śledzić z tego powodu, że mam z tyłu głowy, nawet ostatnio tak pisałem sobie, rozpisywałem przez 10 stron, ponieważ dużo osób pyta mnie o tym, jak działają cykle. Czy można napisać jakiejś pracy związanej z cyklami połączonej ze strategiami inwestycyjnymi e, mistrzów? Jak można zastosować cykle, rodzaje cykli do naszej strategii inwestycyjnej, w zależności od waliu czy wzrostu? Łączenie cykli oraz strategii, no zwiększa nam kumuluje nam stopę zwrotu w czasie, więc może jakaś praca związana z cyklami, nie wiem, cykle według mistrzów, cokolwiek. Więc projektów i opcji jest wiele dodatkowych, jakieś fora czy grupy tematyczne, które na pewno się pojawią na stronie. Czy to z metali szlachetnych, analizy technicznej, nawet każde forum będzie otwarte, każdy będzie miał prawo oczywiście tam wejść. Więc myślę, że fajnie się projekt może rozwinąć. Natomiast teraz w najbliższym tygodniu postaram się odpisać na wszystkie wiadomości zaległe, nowe. Więc jeżeli ktoś ma do mnie jakąś urazę związaną z tym, że nie odpisywałem, zupełnie nie pisałem do tej osoby, z góry tutaj mówię, że przepraszam za to. To było trochę zachowanie nieprofesjonalne z mojej strony, że zobowiązałem się coś zrobić i tego nie zrobiłem, ale tak powiedziałem, ten splot wydarzeń no, spowodował, że musiała powstać pewna hierarchia. Biznesowa w życiu, myślę, że Państwo to rozumiecie, że no kwestie zdrowotne zazwyczaj przeważają, jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, hobbystyczne, ale oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał ze mną współpracować, to nie ma problemu. Myślę, że myślę, że na pewno zdobędziemy kontakt na dłuższą metę, więc będę z całą pewnością pisał do Państwa dodatkowo materiały. Jeżeli komuś obiecałem, proszę pisać, proszę oczekiwać. Myślę, że Kanał, jak i strona z strona w dłuższym okresie czasu, bo inwestorzy wartość no, liczą na ten długi okres, na ten procent składany, będzie procentował i uda się stworzyć coś lepszego, żeby skończyć z tymi dziadowskimi stronami w polskim internecie, o które mówią o tym, że cena do zysku jest dobrym wskaźnikiem w ocenie wartości. Na koniec taka ciekawostka z inwestycjami. Jeżeli podawałem ostatnio okres lat 90. Do, osiem, do XIX wieku, jeżeli chodzi o cenę do zysku, wykonałem własnoręcznie taki backtest, jeżeli chodzi o cenę do zysku i przyszłą stopę zwrotu. I uwaga, wskaźnik R, który mówi nam o korelacji w stosunku do zjawiska X, wyniósł 0. Badany okres od 2020 do 1890 roku, więc bardzo długi okres. Udało się fajnie to posegregować. Myślę, że niedługo taka praca wyjdzie. A dodatkowo dużo też osób pyta o badanie statystyczne, które przeprowadzałem, przeprowadziłem, nadal przeprowadzam, a związane z taksówkazami. Mogę się podzielić takim rezultatem, że w Polsce udało się już przeprowadzić te wszystkie jazdy. Teraz to będę robił w Szwajcarii. W Szwajcarii prawdopodobnie będę na przełomie października, listopada. Już tam na, na dłużej. Już za Polski na razie nie będę przyjeżdżał. W Polsce, no, z 100 ankietowanych przeze mnie było to oczywiście mniej formalne. Mniej więcej 60 osób e, uważało, że nieruchomości są najlepszym możliwą inwestycją, jaka, jaka jest. Mniej więcej 20-30 osób e, mówiło dużo o kryptowalutach w tym okresie jeszcze przed wzrostowym i po. E, ogrom, e, ogromna część, ale nie taka duża z punktu widzenia statystycznego około 20 osób mówiło o jakichś na przykład akcjach, o giełdzie amerykańskiej, głównie giełdzie polskiej. Uważają, że giełda polska jest dobrym rozwiązaniem. Natomiast no nie było jakieś rewelacji. Liczyłem na to, że będzie bardziej taka stanowcza jedna inwestycja. Nie było. To było roz rozdzielone, porozwarstwiane. Zresztą jak ktoś mówił nieruchomości, to dorzucał akcję. Więc to badanie no ja oczywiście dokładniejsze dane, bo ja to sobie zapisywałem Będą opublikowane przez najbliższe 2-3 miesiące. Będzie to można sobie oczywiście pobrać. E, w Polsce, no i dodatkowo dołożymy do badania Szwajcarii w Genewie i zobaczymy, co tam e, francuscy Szwajcarzy nam powiedzą na temat inwestycji. Miejmy nadzieję, że po drodze nie dojdzie do jakiejś bessy. E, na rynku kryptu, na, ryn na rynku kryptowalut doszło do załamania, więc na opinię o kryptowalutach mogą trochę się. Zmniejszyć, ale no, zobaczymy też, to będzie ciekawe badanie statystyczne. Myślę, że w przyszłości takich badań będzie więcej. Jedne będą bardziej profesjonalne, drugie będą mniej. Nawet być może będę zlecał jakieś badania jakimś firmom, które wykonują badania statystyczne, na konkretne pytania do konkretnej grupy docelowej. Oczywiście takie badania prywatne. One będą kosztowały tam kilkanaście, kilkadziesiąt złotych dla osoby, no bo ja będę musiał coś takiego zlecić. Zlecenie czegoś takiego to jest kilkanaście tysięcy złotych, więc chociaż musi, muszę wyjść na tym na zero, no mimo wszystko to musi być, e, musi być tutaj jakoś zachowane. Dużo osób też pyta tutaj na koniec, rzucę dużo jest tych końców o dodruk książki. Myślę, że pojawi się fizyczna wersja, tylko jeszcze nie wiem kiedy, bo tutaj jest zbyt dużo e, problemów. Problematyka jest taka, że gdybym mieszkał w Polsce na stałe, no to mógłbym to zrobić dużo, dużo łatwiej. A tak, to muszę komuś to zlecić, zlecać, a ja cały czas komuś coś zlecam i obawiam się, że to się może źle skończyć. Już mam złe wspomnienia, jeżeli chodzi o zlecanie czegokolwiek komuś, dlatego no, na pewno będzie fizyczna wersja książki, ale pytanie kiedy. Tak, tak z Bessą. są na pewno będzie tylko pytanie kiedy. No i nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Postaramy się jeszcze w tym roku, może na początku następnego, takie fizyczne, papierowe wersje książki. Twarda i miękka okładka. Dodatkowo być może jakieś prace, jakieś raporty, również jakby były w wersji papierowej, też to by było fajne, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, oczywiście za, zachęcam do obserwowania, ale tak jak powiedziałem, to nie jest pewne. E, niektórzy mówią o audiobooku. Audiobook jest średnią opcją, przynajmniej na razie, dlatego bo praca strategii inwestycyjnej mistrzów zawiera wzory niektóre sformułowania, które nie wiem, czy są dobre do odsłuchiwania. Tutaj musiałem się naprawdę bardzo poważnie zastanowić, jeżeli ta sprzedaż byłaby jakaś ponad przeciętnie imponująca, można było coś takiego kupić, też takie nagrania tych to też nie jest, nie jest jakieś skrajnie drogie, bo orientowałem się, jeżeli chodzi o ten rynek, jakiś dobry, dobry lektor, żeby mógł to fajnie przeczytać, ale to jest problematyczne. Książki o inwestowaniu o finansach nie są tego typu tematyką. Może będzie kiedyś jakaś praca, taka dosłownie 150 stron, dotycząca psychologii inwestowania. Również to nie będzie moja praca, że ja tam opowiadam jakieś bajki, tylko to będzie na podstawie kilkunastu książek dotyczących inwestowania. Nie każdy chce te książki czytać, to są też książki po angielsku, więc nie każdy dobrze przyswaja anglojęzyczną literaturę, więc to może, może będzie taka opcja, żeby coś takiego Państwu przedstawić. Tak mówiłem, zapraszam do kontaktu. Myślę, że wszystkie zaległości są nadrobione w ciągu tygodnia, maksymalnie półtora. Życzę udanych inwestycji i no i oczywiście zapraszam do obserwowania na Twitterze, tam jest dużo informacji bardzo cennych, niektóre są niedoceniane, więc myślę, że z czasem będę mógł z Państwem znowu się skontaktować. Życzę udanego dnia, udanych inwestycji i pozdrawiam.